Dobry, dobry. W sumie i wieczór. Witam serdecznie Was w dzisiejszym filmie. Przedstawiam Wam dzisiaj jedną z chorób, która występuje w hodowli drobiu, ale jego nie dotyczy. Zapraszam Was i zaraz wszystkiego się dowiecie. Kociały o górę. Nie zajdą jak zwykle. To tak, jak widzicie, coś tu się dzieje, moi drodzy Państwo. No i tego właśnie dotyczy dzisiejszy odcinek. W sumie nie to koniecznie tego. Jak tu widzicie, rozruba jest w sumie. To się dzieje. Rozruba. Jedna wielka rozruba. Powstaje coś nowego. Jutro też mam nadzieję toczę ostatnią walkę z panem Ptaszyńcem. Używam środka, który dostałem od polskiego weterynarza do zdezynfekowania kurnika. Właśnie na Ptaszyńca. Ruszę też ziemią okrzemkową. Z opryskiem ziemi okrzemkowej, jak i rozsypaniem ziemi okrzemkowej. Wczoraj kury zostały odrobaczone na pasożyty zewnętrzne. Wszystkie sztuki. Sztuka po sztuce, skrzydełko po skrzydełku się pryskało. Oczywiście wieczorem, bo wtedy kury są najspokojniejsze i najłatwiej to można zrobić. Tu właśnie się zastanawiam, czy wejść, czy nie wejść. Znowu będzie coś, czuję dzisiaj ganianie tego całego dziadostwa. Niestety coś dzisiaj nie było zbyt pięknie, może coś tam powstaje, ale to nie tak pięknie. Jeden kurczaczek mi padł od kwoki, a jednego chyba dorwały koleżanki z środka i niestety zabiły. No zdarza się, powiem szczerze, tak, trudno, natura. Nie wiem, co się stało, że one w ogóle przeszły, bo raczej to one przechodzące do sąsiada i tam robią rozróbę. No ale dzisiaj niestety wyjątkowo przeszły tam. O Brahman, no cię stuknę za Luśkę, to ty sam możesz, wiesz? Popatrzeć na nią, nic więcej. Rozumiemy się? Panie kolego? Tak? Czy nie? Rozumiemy się, czy nie? Potworze ty jeden. Więc tak, powstają nowe woliery. Woliery, co ja gadam? Kurniki. One oprócz tego, że tu powstają, wiadomo, jest walka z ptaszyńcem, to dodatkowo jest oprysk i są bardzo ciasno skręcane deski. Dodatkowo jest dawany oprysk, który też weterynarz mi polecił. Nie powiem Wam nazwy, bo jej kompletnie nie znam, jak większości leków. Więc też jest robiony oprysk, żeby nie było. A dzisiaj taka ciekawostka. Państwo, znalazłem... ile? Może to było 10 ptaszyńców? Nie wiem, czy zobaczycie. W tej małej szparce. I to przez przypadek taki, że opiłem tu rękę i to dziadostwo małe zaczęło po mnie łazić. Szybka akcja, ja tu dzisiaj jeszcze oczywiście do miasta z ocet jechał z koksem, więc w pozio. Wszystka słoma jeszcze raz zostanie wywalona, wszystko zostanie znowu zdezynfekowane. Nowa słoma przyjechała, ale nie jest już w stodole, jest schowana w garażu po prostu, żeby nie była w styczności miała z tym miejscem. Więc zaczynam jutro walkę od nowa. A jeżeli chodzi o chorobę, co to dotyczy? Nas samych, to jest choroba psychiczna, moi drodzy. Moim zdaniem od hodowli kur to już jest uzależnienie. Człowiek chce... Bo sami powiedzcie, jak można wolny czas po maratonie w pracy, jeszcze mając gości, bo przyjechali do mnie rodzice, że tak powiem, wiąże się z tym, że dzięki temu woliery powstają, jak zwykle tatuś musi być wykorzystany. A co? Ale sam chcę, a wiem, że zrobi to profesjonalnie, więc wolę to poświęcić jemu. Bo ja takim profesjonalistą w tym temacie nie jestem. No i spędzamy czas gdzie? W kurniku. O czym gadamy? O kurach. W domu już mi ogólnie nawet nie chcą o tych kurach słuchać, ale tylko oglądać to jak najbardziej. Tak, oczywiście nie byli tutaj prawie 9 miesięcy u mnie w odwiedzinach, więc nawet tych maluchów nie widzieli małych. Więc z miłą chęcią obejrzeli na żywo, bo oczywiście kanał YouTube jest przez nich obserwowany, bo mój ojciec to, że tak powiem, też maniak hodowli, tylko on hodował króliki, kury też zawsze miał, ale nigdy nawet nie wiedział, sam ja nie wiedziałem kiedyś, że takie kury ozdobne są i można je znaleźć. Więc tylko kury. No to mówię Wam, to jest choroba po prostu psychiczna i człowiek chce więcej znaleźć coś innego. Maluchy, nie siadamy tutaj. Ja Wam tu dzisiaj w nocy zrobię rozróbę. Chce się więcej, coraz więcej, szuka się czegoś nowego.
przepraszam, kichnę. Och, przepraszam. Ha, hashtag na dzisiaj na zdrówka. A co? Tak związając z tematem. A co, niech tak będzie, czy nie? Jak coś, to coś. Więc chcę się czegoś nowego. Ci, co są na grupie na Facebooku, już dobrze wiedzą, o co chodzi, moi drodzy. Tak, marzyło mi się zawsze, żeby do tych brach kuropatwianych znaleźć brachy kuropatwiane na niebieskim podbiciu, ja to tak nazywam. Nie wiem, czy koniecznie nazywa się to poprawnie, ale już zaraz się na pewno odezwam jacyś mądrzy. Zapraszam do dyskusji. Ale ja to tak nazywam, no ale niestety ciężko choinkę. Gadałem to z kilkoma hodowcami w Niemczech i jest naprawdę z tym ciężko, żeby znaleźć taką brachmę. Nie zależało mi też na Bóg wie jakiej jakości tej brachmy. Chodziło mi po prostu o niebieskie podbicie i po prostu wprowadzenie tego genu w stado. No nie było, nie było, nie było, ale zdarzył się przypadek, coś się znalazło. Znalazło się niebieskie podbicie, ale nie w brachmach normalnych, czyli brachmach nie olbrzymich. Błagam, nie popełniajcie tego błędu, nie ma brachm olbrzymich, jest brachma po prostu, przez samochód, podkreślam. Ale jak wiecie, u mnie w stadzie są też miniatury, mamy tu na niebieskie, czarne, no tak to nazwijmy, i brachmy miniaturowe Izabel. No to moi drodzy, znalazł się pewien kawaler. Piękny, młody kogucik na niebieskim podbiciu. Ze swoimi towarzyszkami życia. Okazało się, że z hodowli w sumie, gdzie brałem te brachmy niebieskie, z których jestem mega zadowolony, jakby z samej transakcji, ceny, jakby kontaktu z właścicielem i hodowcą. Po pierwsze, brachmy hodowlane to jest też inna sprawa. Też maniakiem, bzikiem na punkcie akurat brach, jakby zarówno miniaturowych, tak jak i brach. No i się tak, no tak się zgadało, tak się wyszło, skonsultowałem jeszcze to z kilkoma osobami. No i moi drodzy, zdarzyło się, jest to. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda, bo oczywiście są izolacje ze względu na samego ptaszyńca. Gdzie oczywiście ich pomieszczenie, gdzie tego ptaszyńca tam nie było znalezione, bo tą kurę też zostały przeglądane, nie ma. Ale mimo tak, jak mówiłem, wszystkie pomieszczenia tak są zabezpieczane tym środkiem poprzednio, tym siedmiodniowym. Tak jak i w sumie to wyszło mi, że przez kantan ten płynem 10 dni praktycznie. Oprócz tego domestosem, octem, to wszystkie to też również było zabezpieczane. Czekajcie, ja tu je popcham, bo one już mi zakorkowały interes. Dziękuję. Miło było, więc tak to właśnie wyszło, że no będzie coś, zjawiło się coś, są odizolowane, czekają, po pierwsze dla nich powstaje zresztą prawdopodobnie tamta woliera, pokażę wam o jaką mi chodzi, bo ta tutaj część, tu, ta tutaj, gdzie stoją teraz regały, ta woliera będzie dla nich, tu będzie tak jak było, nie wiem czy kojarzycie, wróci ten kąt dla gęsi, żeby je trochę odizolować w sensie samej nocy, a ten kąt, ten część kurnika zostanie poświęcona brachom kuropatwianym, głównie stąd przeniosę. Mam nadzieję, że mi się uda, ale zobaczymy. O, właśnie się szykują do spania, nie? Ale dobra. Nie no, syf tu jest straszny, trzeba tu naprawdę, ale mówię, jutro będę ogarnął, przed chwilą dopiero skończyliśmy tutaj wiercić, więc tak, to już jest. Bo ta właśnie, ta woliera tutaj jest w tej chwili, matka Silka mieszka i ona tu będzie mieszkać chwilowo. Docelowa to będzie woliera ta albo obok dla brach niebieskich. Miniaturowe. Zaraz do was wracam. Halo, halo, no bo była kontrola przy okazji, tata jeszcze zaszedł. To kontynuując, zaraz wam pokażę, ja tylko sobie tutaj od razu zamknę. Póki ten, a w ogóle powiem wam hita, bo tatuś był w jednej sprawie i potwierdził moje przypuszczenia. Jako wieloletni hodowca królików wykonał test, moi drodzy. Wiadomo o co chodzi, co nie? Zaraz wam powiem. Tak. Ciemno tu, no bo ja tu już nie chcę nikogo rozpraszać, ale wam pokażę. Oto moje cudaki. Nowe, ostatnie, zamykające zakupy hodowlane. Chyba tak, że tak mówiłem, uda mi się znaleźć czubatki polskie bursztynowe. Jak ktoś ma, super. Oto dwie kurki kuropatwiane. Tak, to jest ta zwykła, kuropatwiana. Tu jest splash, splash, będę mylił, na pewno. To jest po prostu tak zwana pochodna z połączenia koguta. Na niebieskim podbiciu z kuropatwianą. Ale urzekła mnie ta łuska. Oh, yeah!
są po prostu niesamowite. Kurki oczywiście nadal mega zestresowane, nie są agresywne, kurka ta jedna jest, znoszą już jajka, przynajmniej jedna, no i kogucik już depcze, a jest w mieku moich czarnuchów. Zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że się mega spieszą w hodowli, ale po prostu powiem wam, dla mnie te miniatury mają jednak większy urok. Chyba ich postawa jest zdecydowanie wyraźniejsza i wyglądają zdecydowanie, no wyglądają moi drodzy, wyglądają. Nie będę ich stresował, bo to już wieczór, ale po prostu wow, jestem mega z nich zadowolony. Warto było, w szczególności, że nie było drogie. Są na obrączkach związkowych już, bo wiadomo, były dużej w hodowli. Was uduszę, więc mega, mega fajne. W kościu jeszcze ma kogutki na sprzedaż, no są po prostu cudowne. Ale dobra, przejdźmy sobie do tej ciekawej historii tutaj. Ja sobie tu zaraz kurki jeszcze pozamykam, całe towarzystwo. To tak, moi drodzy, przedstawiam wam Bellę, piękną króliczkę. Śliczna, fajna króliczka, mega mi się podoba, wam pewnie też. Aha, jeszcze wam coś jedno powiem. To jednak są dwie kaczki. Kaćka i Master Gęsior. Co tu się stało? Przepraszam. A co tu się stało? A że kto to rozerwał? Zaraz to naprawimy. A! Że tak powiem, no to kończę, kto to jest. A tu mamy mojego moi drodzy, paskudę. Chyba paskuda. Tak, to jest jednak pan. Więc moi drodzy, całe szczęście, że ja je rozdzielił. Bo jeszcze by kasieroctwo popełniły. To jest jednak pan. Pan, więc cieszy mnie to. Niech se będzie. Fajnie wygląda, więc niech sobie będzie. Nie trudno, będą żyły osobno. Razem już na pewno nie, zdecydowanie nie. Może dlatego on taki nerwowy jest. Może, o, to może być powód, że on taki nerwowy. Ja sobie pójdę po najważniejszą rzecz w kurniku, który każdy hodowca powinien mieć. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. Tu będą drzwi, to sobie przejdziemy drzwiami. Trytki? Trytki! Każdy wie, co to trytki, co nie? O, tu jest dużo trytek. U mnie w hodowli muszą być trytki. Bez trytek nie ma imprezy. A tak naprawdę bez trytek to tu połowę rzeczy by nie było, bo się połowę rzeczy na trytkach trzyma. I tam jak widzicie, daszki już naprawiłem, przy okazji też zwiększyłem. Może ja was postaram się wypuścić. Może przejdą, bo ten stawek jeszcze jest nieuzupełniony. Nie przejdą. Zobaczymy. Może mi się je uda przegonić, to sobie idą do stawku, nie? Towarzystwo. Patrzcie, jak na złość nie będą szły tu, gdzie ja bym chciał. Jest blisko, jest progres, moi drodzy. Ale one posuwają. Po prostu to jest śmiechu warte, jak one potrafią łazić. Nie chce mi się ich łapać, tak, bo będę szczery, nie chce mi się ich łapać. Bo wystarczy mi gimnastyki na dziś. A dobra, idźcie, siedźcie sobie tu. Dobra, ja będę kończył, bo potrzebuję dwóch rok. Życzę wam miłego dnia, pamiętajcie, hashtag na dziś tam na zdrowie. Dajcie znać, co u was słychać, co nowego zakupiliście w swojej hodowli. I jak tam wam idzie? Trzymajcie się. Tak jak mówiłem, z ptaszyńcem jeszcze walczę i się nie poddam. I wy też się nie poddajcie. Bo jak nie my, to kto? Trzymajcie się.